Budynek przy ulicy Mariana Smoluchowskiego jest jednym z najstarszych obiektów Politechniki Wrocławskiej. Pierwsze projekty powstały w roku 1906. Budowa trwała zaledwie 5 lat. Wówczas stał się siedzibą Instytutu Hutniczego Technische Universität Breslau. Ciekawostką jest fakt, że na tym wydziale właśnie w 1911 roku rozpoczęła studia pierwsza kobieta, studentka Irene Rosenberg. Gmach nie był odnawiany od ponad 60 lat. Teraz dzięki wsparciu z funduszy unijnych wyremontowano wnętrze oraz elewację. Przygotowano również pomieszczenia dla doktorantów. Za środki unijne Politechnika zakupiła potrzebne sprzęty pomiarowe. Koszt remontu wyniósł ponad 44 miliony złotych. W uroczystości otwarcia B1 po remoncie wziął udział rektor Politechniki Wrocławskiej profesor Tadeusz Więckowski.